Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Michał i witam was w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PS2. Dzisiaj mam ze sobą gościa, a moim gościem jest mój tutaj piesiek, który sobie tutaj siedzi mi na kolankach, więc no jestem ciekaw, jak mi pójdzie. Jeszcze sobie dnia nie zakończymy, bo nawet nie mamy możliwości. A dlaczego? A dlatego, że moi kochani, teraz poszukajmy, a z zadań nie mamy nic. A z zadań nie mamy nic tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ będziemy musieli stoczyć walkę z Draco Malfoyem. O której ostatni raz wam wspominałem w ostatniej sesji nagraniowej, ponieważ to, co mi się bardzo podoba, to to, że co prawda tego w żadnym filmie nie było, ani w żadnej innej gierce poza tą, tylko w książce, że po prostu tutaj twórcy uwzględnili wydarzenia z książki, czyli właśnie pojedynek Harry'ego i Draco Malfoya. Dobra, gdzie jest Ron? A Ron jest tutaj, widzę cię. Widzę cię! People only die in proper duels. You know, with real wizards. The most you and Malfoy will be able to do is send sparks at each other. Neither of you knows enough magic to do any real damage. I bet he expected you to refuse anyway. If he tries to curse you, you'd better dodge it. Because I can't remember how to block them. 11:30, we'd better go. I can't believe you're going to do this, Harry. You, go back to bed. Come on. No właśnie, Hermiona, wracaj do łóżka, a nie tutaj, kurde, zabraniasz nam stoczyć walkę z Draco Malfoyem. Przecież to jest walka o śmierć i życie. A ty, kurde, chcesz nam wszystko zepsuć. Jakby trochę tego nie rozumiem. W sensie, okej, okay, jesteś, Do you only care about yourselves? I don't want Slytherin to win the House Cup. And you'll lose all the points I got from... Go away! All right, but I warned you. You just remember what I said when you're on the train home tomorrow. You're so... Now what am I going to do? That's your problem. We've got to go. We're going to be late. I'm coming with you. Come on, Harry! We have to get moving! Follow me to the fourth floor. No to ja już niczego nie rozumiem. Dlaczego w takim razie nie pójdziesz do tego, do dormitorium się przespać? Jakby nie kumam trochę tego. Najpierw narzekasz na to, że my stracimy punkty, bo jesteśmy samolubni, a teraz raptem chcesz nam towarzyszyć w potyczce z Malfoyem? Nie kumam trochę twojej logiki. Nie zrobiłabym tego, gdyby... Aha! No tak, ty nie wejdziesz inaczej do dormitorium. Aha! To już wszystko jasne. Oczywiście, że tak. No bo jak żeby inaczej, no. A Malfoya to nikt nie chce przyłapać. To jest w ogóle, kurde, śmieszne, bo to są trochę takie podwójne standardy. Bo gdyby oni zostali przyłapani, to już od razu punkty byłyby stracone. Zakładam, że gdyby Malfoya przyłapali, to nic by się nie stało, bo przecież to jest Slytherin. Oni sobie mogą na wiele innych rzeczy pozwolić. Historia magii. Okej, no to całkiem fajne miejsce na potyczkę, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie, kurczę. Zobaczymy, co teraz będzie. Na razie jest pustka. Ja mam w ogóle, kurde, ile HP, ja pierdzielę. To jest jakaś porażka, nie? Co tutaj mamy? Klasa 4F. Historia magii. No to pewnie jakieś inne tam... Klasa obrony przed czarną magią. Dobra, otwieramy i idziemy. Zobaczymy, co tam będzie na nas czekać. A raczej, kto tam będzie na nas czekać. Bo już chyba wiemy, kto będzie na nas czekać tutaj. Over here, Potter! Brought reinforcements, have you? Good. They can watch you lose. Follow me and let's finish this. Huh? Bye-bye, Gryffindor. Whoa! Ha ha ha! Looks like you've fallen into the forbidden corridor. It's a good job I let Professor Snape know. He'll be there any second now. Bye-bye. Malfoy! There's only one way out of here and it's locked. Do you know any spells that can unlock it? Well, as it happens, I do. It's the Alohomora unlocking spell, but I don't actually know how to cast it.
However, I do remember reading somewhere that the Alohomora spellbook is kept in the library. I've heard there's a shortcut to the library down that corridor. You're going to have to find the Alohomora spellbook, Harry. Then come back here and get us out! No bo tak, no bo całą brudną robotę najlepiej, żeby Harry odwalał, co nie? Po co się starać? Lepiej stać w miejscu i kurde czekać, aż Harry coś tutaj ogarnie. Ten się w ogóle patrzy w drzwi, jak gdyby nigdy nic, a ta w ogóle se stoi. Ty właśnie, porozmawiajmy, zobaczymy, co ona nam powie. Be careful, Harry. Aha, bądź ostrożny, Harry, a ty? Ty jesteś nam tutaj w stanie coś... Nie, ty nie jesteś, bo ty jesteś skupiony na czymś innym, okej. No to spoko, jak ty jesteś skupiony na czymś innym, to ja nie mam więcej pytań w takim razie. No ale to jest śmieszne w sumie, powiem wam szczerze. To jest bardzo śmieszne, bo całą brudną robotę ma odwalać Harry i tylko Harry, nikt inny. Ej, ale swoją drogą ładna tutaj ta biblioteka, tu muszę przyznać. Czyżby to była Alohomora? Alohomora. Mechaniczne, czyli niemagiczne zamki mogą sprawiać kłopoty, ale nie wtedy, gdy czarodziej lub czarownica znają zaklęcie Alohomora. Czar ten, rzucony na niektóre mechaniczne zamki, otwiera je, umożliwiając dostęp do zabezpieczonej komnaty lub przejścia. Okej, okidoki. Dobra, to sobie gdzieś ustawimy tę Alohomorę. Myślę, że pod kółeczko. To będzie rozsądne wyjście. Duchy. Duchy niedobre są. Oj. Ty, ale mnie kurde skasował. O kurde, o cię wpytę. Dobra, ale zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze mamy. Tam coś jest u góry, ale tego wziąć nie możemy. Tu w ogóle drzwi są zamknięte. Tu też. Okej. Widzę, że nici z eksplorowania. Tutaj tak samo. Myślałem, że jakąś kartę zdobędziemy czy coś. Nie, wiecie, nie to, żebym narzekał. Ja to tam nie lubię narzekać za bardzo. Ale kurde, to duża jest ta biblioteka. Co? Szukaj. Co tu mamy szukać? Marmola? A, tu fasolki są. Kto tu schował fasolki? A, już mamy w ogóle pełną sakiewkę, ponieważ tak, w tej gierce możemy nawet mieć trochę więcej fasolek, tylko będziemy musieli u Freda i George'a kupić taką trochę przedłużoną sakiewkę. I co, to wszystko? Nic więcej? Znaczy, no mamy tutaj jeszcze te fasolki, no ale my ich nie zbierzemy. No, bez kitu, nie mogę ich zebrać. Dobra, no to możemy stąd iść. Chyba tu już nic więcej nas nie trzyma. Chyba, że coś jest. Dobra, no to z powrotem wracamy. Nie ma tu nic po nas. Już 9 minut mamy. Harry! Are you all right? Thank goodness that's over with. It isn't over yet. We still have to get back to the Gryffindor common room. Cast Alohomora at the door and it will open up. No to daj mi rzucić zaklęcie, a nie kurde stoisz mi tutaj. Alohomora! No, kurczę, mój piesek taki grzeczny sobie tu leży, mi na kolanach. No i co, mogę otworzyć? Jak najbardziej. Kurde, ja przez chwilę kółko wcisnąłem, nie wiem czemu. Okej. Czyli była tu cutscenka, gdzie se Snape po prostu szedł. Szybko, Harry.
I hope we don't run into any teachers. No kurde, uda nam się, co wy kurde myślicie? Snape to jest zbyt wielki osioł, żeby nas ten dostrzec. Through this door, Harry. Dobra, ale coś tutaj mamy jeszcze? Te drzwi mamy zamknięte. Spoko. We'd better go before someone catches us. We'd better go before someone catches us. Hurry up, Harry. Szybko, Harry. Dobra, ogarniam. Spoko. Nie gotujcie się tak. Już nie ma tutaj Snape'a, ani nikogo. Quick, in here. That was close. Ron, what are you? I'm sorry, Harry. Przepraszam. Okej, spoko. W ogóle śmieszna sprawa, bo to jest coś, co w końcu zostało użyte w tej gierce, a pominięte w wersji na PS1. Hurry up, Harry. I w wersji na PC, a mianowicie to, że tutaj dzieciaki po raz pierwszy zobaczyły Cerbera, nie? Trzygłowego. I uciekły szybko. A czegoś takiego nie było w wyżej wymienionych wersjach. Tylko w książce i filmie coś takiego było. Ale tak to nic poza tym. Co, uciekacie już? Szybko, Harry. Ta sama śpiewka. Dobra, ty już się w sumie powtarzasz jak zacięta płyta, tak samo jak ty, Hermiona, więc tam utkajcie w sumie trochę. Dobra, no i co? I lecimy do góry wtedy. Czwarte piętro. Piąte piętro. Szóste piętro. Dawaj mi siódme. Uciekliśmy od Snape'a i od Draco Malfoya. No teraz jedyne co możemy to zakończyć dzień i spać. Albo ewentualnie bym mógł pójść kupić tą sakiewkę u tego Freda i George'a, bo to by się na pewno przydało. Aczkolwiek nie wiem, czy będę mógł tam dojść, ale wszystko jest możliwe. A tutaj se otworzymy właśnie, ty, gościu. Zobaczymy, co tutaj jest. Jestem sam ciekaw. Taki samolub trochę ze mnie, ale jestem ciekaw. A widzicie, jest tutaj skrzynka z kartą czarodzieja. Lub z kartami. Karta czarodziejów, no widzicie? Ha, dobry jestem. Kwong Po. Chiński czarownik, który odkrył właściwości sproszkowanych jej jaj pioruniastych. A ja przez chwilę jej przeczytałem. Okej, okay, no to niezłe jaja pioruniaste w takim razie. Otwieraj mi drzwi. No piesku, co jest grane? Co się dzieje? Co się dzieje? Brzuszek go teraz coś kurczę boli. Caput Draconis. No i co? Jesteśmy. I co, znowu będzie szybko, Harry? Don't know about you, but I'm so tired. Blimey. I'm really... Dobra, to wypadajcie z nóg, a ja w takim razie idę sobie pobawić się z Percym, bo dawno się z nim nie bawiłem. No wiecie, trzeba go kurde uwalić i kupić sobie sakiewkę.
A więc elo elo 320. Cześć jak czapka, pa jak parasol. I zaczynamy, kurde. Co tam, Percy, ziomeczku? Ło kurde, nie! Ale cię wykiwam. Nie, nie wykiwam cię. Kurde! A już byłem blisko, myślałem, że to za pierwszym razem zrobię, ale nie, bo po co? Po co? Po co, kurde, komu to? Ej, Vegas, co jest? Co jest? Co jest? Pig snout. Come here. Dobra, patrzcie, jak żeśmy go, kurde, strollowali, kurde, trollololololo weszło. Oj, kurczę, przepraszam, piesku, nie chciałem cię uderzyć tutaj. O, co tu mamy? Kartę jakąś kolekcjonerską. Ale nie, nie chcemy tego, nas to nie interesuje na razie. My tutaj potrzebujemy tego. Yes. How much is this Bertie Bott's bean carrying bag? It'll cost 50 beans. Dobrze, mamy, kurde, powiększoną torebkę na fasolki Bertiego Botta. Tu ile potrzebujemy? 30 fasolek? No co wydajecie w ogóle? A kurde. A to ci dopiero ciekawostka dnia. No dobra, skoro to mamy, to myślę, że możemy sobie trochę pójść na skróty i sobie szybko uciec stąd. Aha. Wynocha, przeszkadzasz mi w nauce. Ty jak ty nas zgasiłeś, ty jak petów na dworcu. Aha, i teraz checkpoint tutaj będziemy mieli tak chamsko. Myślałem, że już tam będziemy mieli, ale dobra, przypomniałem sobie, że to przecież tutaj jest checkpoint. To niestety działa na takich zasadach. No cóż, cóż, przez u otwartej szy. Ty, ale to chamstwo już było. To już było chamstwo teraz, bo ja nie miałem nawet możliwości reakcji. Ojejku, Vegas. Nawet nie mogłem uciec, bo ten jego czar przenika przez w ogóle książki. Przez biblioteczkę, ten, książek. No co tam, piesku? Okej. No, otwieraj. Dobrze. Otworzone drzwi. Nice one. Uciekliśmy od Persiego. Ty se tam siedź, Percy. Ja sobie idę tutaj. Mnie nie ma. Ja ci nie przeszkadzam. Ty się tam ucz. Bo nauka to do potęgi klucz, jak to mawiają. I koniec nocy, dobrze. Noc mamy zakończoną nareszcie. To co chciałem, to zrobiłem już. Mamy to za sobą. Zaraz zobaczymy, co teraz będziemy mieli za dzień pełen wrażeń. Co nie, piesku? Dzień pełen wrażeń! Dzień pełen wrażeń! Dobra. Jakie mamy następne zadania? O ile coś tu mamy napisane. Nie, z zadań na razie nie mamy nic. Okej. Dobra, no to skoro nie mamy nic, no to możemy sobie iść w dół. Czyż nie? What do you think they're doing? Keeping a thing like that locked up in a skull? If any dog needs exercise, that one does. You don't use your eyes, any of you, do you? Didn't you see what it was standing on? The floor? I wasn't looking at its feet. I was too busy with its head. No, not the floor. It was standing on a trap door. It's obviously guarding something. What could possibly need such heavy protection? It's either really valuable or really dangerous. Or both. Well, it's going to have to wait. We're going to be late for charms class. Follow me, Harry. No dobra, no to idziemy na lekcję w takim razie czarów, no ty...
końcu musimy tam iść. Lekce zakleć i uroków drugie piętro, dobra. Dobrze, że w ogóle tutaj w tych podpowiedziach jest napisane, na które piętro mamy się kierować, bo w sumie gdyby nie to, to raczej wątpię, żebym tak sam z siebie trafił. I tak, wiem, że oni powiedzieli tutaj chodź Harry i tak dalej, ale no...